No dobra. To jak mieliśmy zagrożenia, to co nam pomoże, tak? Co, kto, pierwsza myśl, co będzie pomocne. Co będzie pomocne w tym roku. Już pokazuje się, tutaj wyskoczyła nam dziewiątka kielichów, czyli my, tak? Nasze dobre nastawienie, tak? Kto będzie pomocny, co będzie pomocne, jakie zdarzenia, jacy ludzie, co nam pomoże, pokażemy, zaraz zobaczymy, czy ewidentnie pokaże się jakiś znak zodiaku tutaj, który nam pomoże, będzie pomocny. Zobaczymy. Nie chce się tutaj rodziny, są tematy, pokazują się tutaj ładnie. Karciole, lecimy, kochani. 1, 2, 3 i wybieracie sobie i lecimy. Kto lub co będzie pomocne w 2022 roku dla Państwa. Powiem tak, kochani, dla jedyneczek, to co bo macie taki, macie i wieżę, i ósemkę mieczy, tak naprawdę, powiem tak, znak panny, ewidentnie znak panny, koziorożca lub byka, będzie bardzo pomocny w tym roku. Ktoś młody, ktoś młodszy, młodsza energia od Państwa z trygonu ognia będzie bardzo pomocna, bo pomoże przeżonglować tak jakby, pomoże w czymś. Tutaj te osoby pomogą tak jakby w przejściu tej wieży, temu nagłemu za to tak jakby pomocna będzie Państwa własna transformacja, wyjście, zagrzebanie, pogrzebanie, rozwalenie jakiejś struktury, ale nie sądzę, żeby to była struktura emocjonalna, bo tutaj mi się nie pokazuje, bardziej mi się chodzi sposób tak jakby podejścia do życia, tak? Czyli tak jakby nagle się coś zawali, nagle coś buchnie tutaj w Państwa, że tak jakby eureka, odkryłam nowy sposób zarobkowania, nowy sposób podejścia do życia, nowe spojrzenie na życie, nowy światopogląd. Tak, tutaj ktoś pomaga Państwu w tym bardzo mocno i tak jakby fajnie, bo tutaj macie, ja bym powiedziała, że przyjaciół nie będzie ich wielu, bo tu się pokazuje dwóch przyjaciół, trzech, bardzo małe grono przyjaciół, ale ścisłe grono przyjaciół, które Państwu pomoże przejść przez wszystko tak naprawdę i przez tą wieżę, i przez chorobę, i przez żonglowanie, tak jakby pokaże, jak żonglować pieniążkami, zasobami, emocjami, sytuacjami. Będą bardzo, bardzo pomocni ludzie. Mało tego, jeżeli będzie potrzeba, to nic się nie zadzieje. Mało tego, tak jakby pomogą Wam wejść w energetykę, ja bym powiedziała, bardzo fajno, bo tutaj chodzi w energetykę domu, w energetykę słońca, czyli tak jakby wszyscy ci, którzy mają tego swojego Marsa, gdzieś tam takiego urodzeniowego, no to wejdziecie, tak? Wy wejdziecie z tym Marsem, po prostu wejdziecie z powrotem na swoje tory, dom spokojny, dom szczęśliwy i tutaj jeszcze pieniążek dla domu, czyli tak jakby przyjdą ludzie do Państwa w tym roku bardzo pomocni. Korzystajcie z tego, bo mogą być te osoby, tutaj będzie chodziło też o będzie chodziło też o dzieci bardzo mocno w tym roku, moi drodzy. Będą też dzieciaki w jakiś sposób pomocne. Nie wiem, czego będą Was uczyły. Być może jakiś pokory, być może czegoś będziecie się uczyły od swoich dzieciaków, od swoich pociech, czy tych małych, czy tych dorosłych, tak, ale jakiegoś zogniskowania nowych energii, ale powiem tak, czeka Państwa takie przejście, dwa takie przejścia w roku, ja bym powiedziała, dwie takie sytuacje życiowe, gdzie przyjaciół nie zabraknie, tak, tutaj będą pomocni, jeżeli chodzi i o finanse, i tworzenie, wyciągną Was z jakichś tarapatów, a jednocześnie pokażą drogę, tak, tutaj jest takie pokazanie, będą pomocni ludzie, nie zabraknie przyjaciół wokół Was i myślę, że obronną ręką pięknie wyjdziecie, bo wchodzicie w energię 2023 rok, wchodzicie z energią słońca, czwórki buław i no, o czymś tu w ogóle mowa, bardzo ładnie, królowej denarów, także nie jest, moi drodzy, źle, lecimy dwójeczkę, kto pomoże, będzie pomocny w 2022 roku. I lecimy tutaj, z jaką energią wchodzicie. Myślę, że ktoś, kto ma szersze spojrzenie na świat. Szersze. Jest to osoba, która, mogę tak powiedzieć, kto będzie pomocny. Ludzie, którzy
podchodzą z jednej strony, myślę, że w pierwszym półroczu ludzie, którzy mają luźny stosunek do pieniążka, luźny stosunek do życia, czyli tak jakby potrzebny wam jest powiew świeżej energii, tak, czegoś innego, tak jakby przetasowanie tych ciężkich energii, czyli ludzie, którzy podchodzą w miarę lekko, tak, być może są to osoby, mogę podpowiedzieć tylko, że osoby, które mają chore oczy lub chodzą w okularach, o tak bym powiedziała, bo to są takie osóbki, ale osoby, które potrafią, mają dobre spostrzeżenia odnośnie pracy, odnośnie pieniążków, odnośnie zarobkowania, odnośnie innego spojrzenia na życie, ogólnie na zdrowie, na, tak bym tutaj, moi drodzy, powiedziała. Będą też osoby, które tak jakby przeszły i tutaj bym powiedziała, że będzie to byk. Może być byk, może być skorpion, a może być też rybka, ale ryby w szczególności po jakichś stratach, po jakichś doznaniach, po jakichś stratach, taka podpowiedź. Będą to osoby, które doceniły już coś, tak, doceniły, które już zobaczyły, przejrzały na oczy, jak to wygląda, z czym to się je, do czego tutaj, w jaki sposób tutaj podejść do życia, tak, i tu będą to osoby bardzo pomocne Państwu, mało tego wyciągną tak jakby rękę do Państwa i pokażą, jak wygląda ten świat, bo z takim światem, bo z taką energią wchodzicie przepięknie w rok 2023, czyli tak jakby pokażą wam siłę, dodadzą otuchy, wchodzicie bardzo ładnie, mało tego, pokażą, jak się bronić, tak, jak się bronić, jak się okopać, jak działać w świecie, którego tak naprawdę jeszcze do końca nie rozumiecie, więc tutaj jest bardzo ładna, ale tutaj, tak jak mówię, jest byk i cały praktycznie trygon wody, bym powiedziała, nie jest tutaj źle, ale tak jakby osoby, które mają, osoby, które posiadają, osoby, które nie podchodzą, tak powiem brzydko, pazernie do zarabiania pieniążka, tylko podchodzą z płynnością, że ten pieniądz krąży w dogodnych warunkach, że ten pieniądz się zarabia w dogodnych warunkach, że na energię powodzenia wchodzi się w dogodnych warunkach i Państwu, i tak jakby te osoby tutaj do Państwa przyszły, one są, bo tutaj jest tak jakby wyciągnięcie Państwa z takiego letargu, z takiej energii straty, takiego zniechęcenia, niezauważania, czyli przyjdą osoby, które dosłownie pokażą Państwu, o, możesz to zrobić, o, teraz możesz to zrobić, dobra, chodź ze mną, zrobisz, tak, ja Ci pomogę, bo to jest ten maki, jest ta siła, lub po prostu otworzą Państwa na to, lub otworzą Państwa na to, być może będą to kursy, być może to będą szkolenia jakieś, które Państwo będziecie przechodzili w tym roku, jakieś asertywności, nie wiem, o coż tu chodzi, ale będą to osoby, które dadzą powera, dodadzą powera i nie zabraknie tych osób wokół Was, czyli to będzie Państwu pomagało. Są to osoby, są to ludzie, być może są to zdarzenia też jednocześnie, jeżeli bym miała patrzeć na zdarzenia, no to jest coś, co przestało funkcjonować, tak? Tak jakby dawało napęd, dawało paliwo wcześniej, już to, co dawało paliwo i napęd wcześniej, teraz tak jakby odchodzi i wchodzi coś nowego, coś lekkiego, ale jednocześnie dające wam wielkie spektrum działania, kochani, nie umiem inaczej tego powiedzieć, także tak to widzę dla dwójeczki. Kto lub co nam pomaga w 2022 roku? O, już do trzeciego lecę, brawo. A tu mi się pokazuje, że sami sobie pomożecie, kochani. Sami sobie pomożecie, bo tu jest trójki, tu mi się pokazują jako osoby poranione, po stratach, po jakichś takich dziwnych przerwach życiowych, bo tu są przerwy życiowe, tutaj są jakieś zdrady, poranienia, zamknięte serca, oszustwa, przegrane procesy, tak jakby było. Zażegnanie walki. Kończycie w tym roku, kochani, walkę, ale walkę swoje walki wewnętrzne, tak? Zamykacie swoje demony, w tym roku zamykacie swoje demony. W Was jest siła, bo macie bardzo dobry potencjał, czyli Wy będziecie dla siebie najlepszymi pomocnikami, drogie trójeczki, bo tu się pokazuje, że jesteście dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, znacie siebie najbardziej, jak to się mówi, tak? Tutaj macie potencjał. Wy już możecie z niego czerpać, ponieważ przeszliście przez zdrady, przez wszelakie oszustwa, kęciarstwa, Wy już się nawalczyliście, już byliście poranieni i Wy to wszystko zamykacie w tym 2022 roku i odpływacie. Jeszcze nie wiecie, gdzie odpływacie, ale odpływacie, bo wiecie, że jak odpłyniecie, że jak to zostawicie, to jest zostawione, pozostawione za Wami,
to daje Wam dobre, lepsze jutro. A i owszem, daje Wam lepsze jutro, kochani, daje głęboko, tak jakby daje nowe małżeństwa, nowe związki, nową pracę za granicą, bo tu się pokazuje pracę za granicą, ale nowe małżeństwa i nowe związki jednocześnie, bardzo widzenie takie, bardzo mistyczne widzenie z świata, czyli tak jakby bardzo takie intuicyjne, ale daje Wam to gwiazdę, czyli wchodzicie w 2023 rok, wchodzicie z gwiazdeczką, w ogóle wyczyszczeni z tego, co było złe. Tak jakby odcinacie grubą krechą, odpływacie w tym roku i to będzie Waszym najlepszym przyjacielem, tym, co Wam pomoże, odcięcie tego, co było złe, taką jedną wielką grubą krechą, o ile się, drodzy Państwo, da. Tegoż Państwu życzę. Pozdrawiam serdecznie, kochani. Do kolejnego filmiku. Buziaczki, hej.